Witajcie nasi widzowie. Dzień dobry. Zobaczcie, co się dzieje z Mają. Troszkę ją pocieszymy. Bo zarosła nam. A w ogóle dzisiaj chyba będę dzwonić do pani Ani. Żeby... Dobry. Dobry. Żeby ją ogolić. Bo już za bardzo zarosła. Weź, ale patrz jak to spada. Trzymaj. Na razie. Stój, Majcia. Będziemy dzwonić, żeby ją oszczyć, tak? Tak, no ale to dopiero umówimy na kwiecień. Nie, ty to tak do przodu, to ty tak nie wędruj. I jeszcze ci uszka jej weźmiemy i ten. Ona już gdzieś idzie. No ona już gdzieś idzie. Nie ma jak tu jej przywiązać. Fajnie, bo jest wysoko. Że nie muszę się do niej schylać. Tylko ty jak trochę będziesz trzymał zamiast kręcić. No nie dam rady. A? No to wtedy będzie mi po prostu lepiej. Ogonek też trzeba jej do tego wyszczytkować. A to jest takie specjalne coś. Żeby jej... Taki trymerek. Tak, żeby jej tylko ten pod spodem, bo tutaj tą długą to trzeba ściąć, to tylko ten pod spodem wyciągamy. Tak, Majcia? Ona trochę jest teraz podobna do tego. Do, jak to się nazywa? Do Jorka. Jork też ma taką sierść. Jakie piruety, Majcia, robisz. Słuchajcie, tam cały czas się pytacie, na ile co piekę. Ja podam przepis na kanale Becia Gotuje niedługo, bo już pani mi odpisała, że będzie kod rabatowy. Więc jeżeli ktoś się nie potrzebuje tak szybko, chce się wstrzymać, to po prostu poczekać, bo kod będzie. Chyba, na maszynę. Że... Tak, na tą maszynę, tak, będzie kod rabatowy. Chyba, że ktoś już się nie może doczekać. Ale po co? Jak może będzie jakiś kod, to po co przepłacać, nie? No to mówię, bo będzie, bo pani powiedziała, że będzie kod pod koniec lutego. Na początku marca będzie kod. No i wtedy się właśnie ukaże z tym kodem od razu pierwszy mój film. Później będą też, będę po prostu co jakiś czas wrzucać to, co robię, ale powiem wam, że w skrzydełkach tak zasmakowałam, że dzisiaj idę znowu sobie kupić. Tak mi smakują z tego skrzydełka. Bardzo fajne. Zresztą ja lubię kurczaka smażonego, więc... Ale zresztą karczek też był dobry. Także wtedy będzie, ale... No tak jak właśnie mówiłam, no każdy lubi... Ja na przykład lubię bardzo spieczone, co nie? Mhm. Ty znów nie... Nie. No, to twoje wyciągamy wcześniej, moje się jeszcze dopiekają, bo ja lubię bardzo. Nie lubi Majcia się czesać. Nie lubi, nie lubi. O, trochę uszka daj. Troszkę uszka daj. Patrzcie, no nie lubi, no. No nie lubi. A masz taką ładną tą mordkę. Tylko trzeba ci pomału. Jak koło pan. Oczków, tak. Wyczeszemy malutko. Patrzcie, jak ona jest ładna. Staruszka, ale taka ładna. A tą sierść to w ogóle trzeba wyrzucić nad bobrem, bo wiecie, że z tej sierści ptaki zbierają i ten, i robią sobie gniazda? No. Także tam wyrzucimy nad ten, nad bób. One sobie po prostu będą zbierać i robić gniazdko z twojej sierści. Tak, kochana, tak. Troszkę cię tu wyczeszemy, wiesz? Żebyś była ładniejsza. Tylko pusty kiszonek. No. Majcia ogarnięta. Tak. Wyczesana. Wyczesana. Słuchajcie, te włoski to ja pozawieszałam na gałązkach tam na... Tak, bo ptaszki cię będą robić. Tak, one tak. Później, właśnie ja kiedyś nie wiedziałam, ale właśnie przy jakiś tam program oglądałam, że właśnie one bardzo lubią właśnie taką sierść zbierać. O. W lesie mają więcej sierści, no bo tam są, wiesz, sarny, jelenie, które i się... I tam Amerykanie w krótkich spodenkach. które się obcierają, a ten, jak to się nazywa... A w mieście to po prostu no nie ma tego, więc no. Jak właśnie ktoś wyczesuje psa, teraz chodzi o teraz, kiedy właśnie to gdzieś tam na gałązkach, krzakach, gdzieś tam wyrzućcie tą sierść, ptaki będą wam wdzięczne.
Tylko najlepiej, żeby tam też gdzieś dać, żeby wiesz, żeby ona nie namokła, co nie? To się... No ale nie pada, to akurat wiesz, że one sobie pozbierają. I sobie ocieplają gniazda, a u nas dzisiaj no ze 14-15 stopni by było, co nie? No jest, nie by było. No, cieplutko, fajnie. I mamy cud na oknie. Czemu? No. Aha, wiecie co, pokażemy wam później, ale to chyba w następnym odcinku. Nie, to tylko powiemy. No. Nie, no pokażemy, bo niektórzy nie uwierzą. Wiecie, że ten aloes, tamten przekwit, ten kwiatek, puszczę następnego. Kwiatka. Następnego kwiatka puszczę? No i akurat nie o tym. A o czym? Chciałem powiedzieć, że nasz termometr, co wisi za oknem, się obraca. Ale żeśmy się dogadali? No, normalnie się obkręca co jakiś taki czas. Fajny ten. No, fajny. Ten postawił na tym, a ty postawisz na środku. Tak. Bo ten postawił na dwóch. No bo tu jest nie. Tu jest po prostu tak. Wąsko. Wąsko. Dobra, i jest nasza apteka. Idę do apteki. No. Tak. Apteka załatwiona. Apteka i załatwiona. I musimy jeszcze raz do lekarza jechać. Ale to już nie dzisiaj, no po poniedziałek, bo cię już jest piątek, także. No bo wy zawsze z jeden dzień z opóźnieniem oglądacie, co nie? No. Film. Nie wiem, do którego sklepu teraz zajedziemy? Nie wiem. Może do Dino. No, no to dobrze, tam. Ale to tamtędy. No, no bo powiedz, co się stało z insuliną. Pan doktor przepisał mi insulinę wkłady. Dwa opakowania, to znaczy jedno opakowanie jest dwa razy po 5 wkładów, ale każde opakowanie jest oddzielne. I za to bym musiała zapłacić za każde opakowanie po 200 zł, to znaczy jest 400 zł za insulinę. Ale jeżeli pan doktor by mi wypisał tak, jak opisałam, że jedno opakowanie, w którym jest 10 wkładów, to wtedy zapłacę 180 zł. Słuchajcie. Za obydwa? Tak. No. Tylko, że są pakowane w jednym opakowaniu, a nie, że oddzielnie. Słuchajcie, 220 zł to jest dużo. No to więcej. Tym bardziej, jak że. 100% więcej. Tym bardziej, że u mnie no, insuliny idzie jak woda, tak? No. Ja muszę. No i co, we wtorek idę, a już raz tak właśnie już miałam, że też pan doktor właśnie... No bo to nie nasz lekarz akurat no, nie miał dyżur. Nie, no nie było naszego lekarza, tamten się nie za bardzo zna. No i trudno. No i muszę widzicie, iść we wtorek, jeszcze wytłumaczyć jeszcze raz, no bo 220 zł dać, bo dla cukrzycą typu pierwszego jest po prostu 30%, co nie, ceny na insulinę. Bo jest to lek zaliczany, do który ratuje życie, tak? No, no nie da rady żyć bez insuliny. No jeszcze czegoś ci nie wypisał, nie? No igieł oczywiście mi nie wypisał. Fakt, no. Że jest mało igieł, bo jest... Znaczy ktoś by powiedział, Boże, 400 sztuk igieł wypisane, tak? Bo mam 4 opakowania po 100 sztuk. Ale słuchajcie, ja wam powiem, to wcale nie jest dużo. Ja kuję się średnio dziennie nie mniej niż 6 razy. 5 razy w brzuch, raz w nogę. Ale nie mniej niż 6 razy, bo dla mnie wypicie kawy z mlekiem, kawa z mlekiem, słuchajcie, i to już jest u mnie podanie insuliny. A to jest wiadomo zaszczyt, prawda? A jak wiadomo, igły są jednorazowego użytku, to i tak nie stosuję jednorazowego użytku, bo nieraz jedną igłą kuję się 3 razy. To i tak jeszcze te igły dokupuję. Ale one się tępią, nie? Szybko. Tak, tak, bo one są bardzo cieniutkie, one się szybko tępią. I te 400 igieł, to jest tak, jakbym miała jedną igłę dziennie i troszeczkę. No, a ja muszę się kłuć minimum 6 razy. To bym potrzebowała 6 igieł dziennie. Tak jest. No. Także my jeszcze dużo igieł dokupujemy. A pudełeczko igieł takich lepszych kosztuje 100 igieł 50 zł. A jak to jest, Becia? Wyciągam czy wyjmuję? Bo ja nie wiem. Nie, mam i tam wszystko jedno, czy wyciągam, czy wyjmuję. Grunt, wszyscy i tak zrozumieli, o co chodzi, prawda? No. No. Ja się powiedziałam, że ja nie ten. Ja nie jesteś polonistką. Nie jestem polonistką, nie. Dobrze wiem, że nie mówię bardzo dobrze gramatycznie, ale mówię tak, że wszyscy zrozumieją, ale za to umie gotować, więc... Ja bym chciała panią polonistkę zaprosić do siebie do kuchni i... Niech pokaże, co umie ugotować. Tak, i niech pokaże, co umie ugotować. Z chęcią zobaczę. Ale
ale to nie, pani polonistki siadają przed komputerem i sprawdzają, nie mogą teraz... Błędy. Nie, wiesz co, ja już ferie nie. Są. Są ferie i pani polonistki nie, nie mają co robić. Robić. To sprawdzają komentarze ludzie. A jeszcze teraz patrz, nie mogą zadań domowych zadawać. Jeszcze mogą, ale... No, to komentarze i one ludziom. Się tak, i one się nudzą. A jeszcze ocenę będziesz dostać za film. Ale ja, patrz, zachmurzyło słuchajcie, się. Wiecie co, ja tam zawsze miałam tak w szkole, że pani z języka polskiego, powiem wam, że w podstawówce nie wspominam dobrze. To chyba była najgorsza nauczycielka, jaką kiedykolwiek miałam, to była pani z języka polskiego. Chociaż ona zawsze robiła tak, mówi do mnie, wiesz co, Beatko, mówi, tu, ona zazwyczaj stawiała mi dwie oceny. Jedną za treść, za wiedzę i jedną za błędy. To zawsze miałam tak jakby, bo kiedyś, jak ja chodziłam do szkoły, nie było jedynek. To zawsze mniej więcej miałam tam dwóje za ortografię, a na przykład cztery albo cztery i plus za wiedzę. No to trzy ci wyszło średnio. No. Dlatego ona zawsze mówiła, że nie mogłaby ocenić jedną oceną mojej pracy, bo mówi, no wiedzę masz, ale wiecie co, kiedyś nie było tych, kiedyś nie było, że tam ktoś jest dyslektykiem, czy coś w tym rodzaju. Może faktycznie, gdyby ktoś tam, no nie wiem, może coś zauważył i na jakieś, może nie wiem, na jakieś, nie wiem jak to się teraz nazywa. Korepetycje. Może by i coś z tego wyszło. Nie, ale to... Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Mi też nie. Widzicie. Widzicie, że nic nie mówię. Jak będzie coś by nie tak miała jechać, nie odzywam się. Jak mnie tam postraszyła jedna z widzek, że mnie wysadzi tutaj jakieś pod dino, to bym miał 6 km z buta. Co, a gdzie ja już taki... Może byś się do rana doczołgał. No, jeszcze, żeby mnie wywaliła z Majunią, a Majunia chodzi ostatnio jak, o, no. W ogóle nie chcę wychodzić z domu. No, w ogóle. Nygus się zrobił. Fajna pogoda, ona nie chce iść, ale na rybki będziemy jeździć. Powiem wam, że chodzi za mną wątróbka. Jak za tą chodzi wątróbka? Ja nie widziałem. Nie widziałeś? Nie. Za drzewem się schowała chyba. Jak trafię ładną wątróbkę, to na pewno kupię. No, dobra. Idziemy do sklepu. Ale ludzi! A, impost przyjechał. Byliśmy w sklepie i nic nie kupiliśmy. A dzisiaj piątek, wymietli wszystko. Co nie? No. Czekaj, bo tu jedzie zasuwa. Ale ten wyjazd tutaj jest. O, już ktoś też pojechał po krawężniku. No. Jest tak źle wyprofilowany. O, będzie. Widzisz, pies czeka pod tym. A, on czeka na kogoś. No. Mówiłam ci, że jest. Mówię, chodzi do koła samochodów, ktoś go zostawił, a tu nie. My to nie możemy normalnie. Nie, już byśmy go zabrali. Staruszek taki, ale tak właśnie się dowiedziałam, że ja go już tutaj... Widziałaś. Widziałam. To chyba obwodnicą pojedziemy, nie? Tak, będzie najszybciej. Tak, poszliśmy oczywiście za skrzydełkami z kurczaka, nie? Tak, nie ma. Na pewno są w Biedronce, bo tam zawsze są. Tutaj normalnie, słuchajcie, wymiecione... Ale ludzi jak dużo, jak nigdy, tak, nie? Tak, wymiecione wszystko. Może dlatego, że ostatki są. A tu jest, widzisz? Koło hydrantu. Nie widzisz? Wątróbka się schowała. A idź, ja szukam coś koło hydrantu. No mówiłaś, że chodzi za tobą. A i się schowała za hydrant, tak? Za hydrantem się schowała. Na wątróbkę ryby łapią, podobno. No. A co to zaznaczyli? Znaczy do wycięcia? Do wycięcia, no. Takiego starego dęba. Ale... Przy drodze. My bardzo lubimy drzewa, ale wiecie co, takie drzewa, takie właśnie, które wyrastają tak wielkie, nie powinni sadzić przy drogach, przy drodze, no, dużo ludzi, ale to kiedyś samochody nie jeździły tak szybko i nie było ich tyle. To nie o to chodzi, Artyk. Chodzi o to, że u nas się klimat zmienia, te drzewa rosną, później te gałęzie się łamią. No ale teraz nie sadzą takich drzew przy drogach. Lepiej jakieś takie
takie po prostu mniejsze, takie co nie? Takie chabadziowe, no. No. Bo później nie ma komu, to, bo to też drogo kosztuje, zamów ten. Nie wiem, czy będzie widać rzekę, czy nie będzie. Zamów ten podnośnik, kogoś, kto wiesz, kto ma uprawnienia, żeby ciąć piłą, żeby wiedział, co jeszcze trzeba obciąć. Nie widać rzeki. Co trzeba, nie wiem, przerzedzić te gałęzie, czy ja to tam. No widzicie, jaka będzie tutaj tego filozoficzne nie, no wykłady. Bo wiem, że jakoś tam pielęgniacyjnie to nie wolno więcej niż 30% korony drzewa. To wiesz, to też trzeba się znać. Ostatnio w telewizji widzieliśmy, jak pielęgniacyjnie wycięli prawie wszystkie drzewa, nie? No. No co to? Ale to kosztuje też dużo, więc lepiej posadzić takie drzewa, których później nie trzeba będzie, tak? No. Przycinać. Bo są mniejsze, bo są... na przykład bardziej odporne, no są teraz tak dużo gatunków, że... A właśnie, patrz, przypomniałam sobie. No malutko. No. A przecież są też te drzewa, te co tlen takie dają. A no. Gdzieś żeśmy czytali. No tlenowe. Bo... No. Są takie, gdzieś na wiosce rośnie dużo, tak. Ktoś tam ma. One bardzo szybko rosną, prawdopodobnie. Bardzo szybko rosną, ale nie rosną wysokie i mają bardzo dużo liście. No. To są drzewa tlenowe, czy jakoś tak się nazywa. Wiesz, to może takie, bo ja pamiętam, my żeśmy patrzyli, żeby do siebie na działkę takie jedno, co nie? Drzewko kupić. Becia mówi, że ja nic nie oglądam na YouTubie, a oglądam, bo wyruszyli moi wędkarze. No. Już wyruszyli, sezon zaczęli. Ciepło jest taka pogoda, że... No mówię, no tylko właśnie mówię, każdy ma swoje każdy jakieś tam ma swoje, kanały, które lubi oglądać. Ja tam niektóre kanały też o wędkarstwie oglądam, ale zazwyczaj mam za mało czasu. Zwłaszcza jeden, nie? Dzień dobry. Tak, no. Co się zaczyna zawsze, no. Nie? No, on fajnie łapie zawsze. Okiem wędkarza, o. Okiem wędkarza? No. Mi się podoba zawsze sam początek. Dzień dobry. No i łapię, nie? Łapię rybki ładne. A i ja oglądam naprawdę. Ja, jeżeli tylko znajdę czas, to tylko nie zostawiam dużo komentarzy, bo po prostu no nie mam już na to czasu. Ale staram się chociaż każdy kanał, te, które tam mam zaznaczone, to zobaczyć trochę, tak, to co to tam jest nowego, co słychać. Nie oglądam prawie w ogóle kanałów o jedzeniu. Nie. My nie o gotowaniu oglądam. Prawie w ogóle nie oglądam. Jeżeli jakiś przepis mam, to zazwyczaj, słuchajcie, kiedyś były takie te małe gazetki. Ja mam dużo tych takich gazetek, książek kucharskich. I z tego coś tam zawsze popatrzę, bo w internecie już wiem, już się tyle razy nacięłam, że... A ostatnio nawet ten, jak on się nazywa? Sprawdzam jak. Jest taki kanał, sprawdzam jak. I gotował, właśnie sprawdził jakiegoś tam, co ma milionowe wyświetlenia, nie wiem, Chińczyka, Koreańczyka, no jakiegoś takiego Azjatę, jak on gotuje, co nie? I on próbował odtworzyć jego jedzenie. To chyba jedno jedzenie, już nie pamiętam, które to powiedział, że jest niezjadliwe. Tylko po prostu nie idzie zjeść. No bo to są takie, wie. I on tam właśnie mówi właśnie, jak to jest. Oczywiście filmik piękny, wszystko ładnie zrobione, ale on tam właśnie tłumaczy, że takich potraw jest zrobione równocześnie 15. I z tych 15 wybierana do zdjęć jest jedna, która jest ich zdaniem idealna. No, a mój kanał, no niestety jest taki, ja gotuję tylko jedną potrawę. No, skrzydełka. Tu skręcimy? A po co? Tam, dobra. No, ale nie, no ja gotuję tylko jeden, tak jak ten torcik z tego na serkach. No, bardzo dobry. No, to jest tylko jeden, on, a jakby się nie udał, to po prostu nie byłoby zdjęć i koniec, nie byłoby przepisu, tak? A, powiem wam, że ostatnio w maszynie Becia parówki upiekła. Ale to nic. Wzięła tylko parę na spróbowanie, zjadła tego. Mówię, daj mi jedną, ja sobie zjem, zobaczymy jak to fajnie wychodzi, nie? No, zostawiłem ją sobie na stole, poszedłem po kawkę do kuchni, wracam, mówię, Becia, gdzie jest parówka? A Majcia się ci taka zadowolona. Nauczyła się, przednimi łapkami na stół
Jak się nie, to śmiga, nie? Tak, już parówki nie było. Nie było parówki. A parówka była, zjadła parówkę. A taka była upieczona, fajna. Bo my też jemy parówki, bo lubimy. Tak. Co jakiś czas jemy. Tak, nie jemy codziennie, ale co jakiś czas jemy, bo lubimy. Dzisiaj ja lubię bardzo z musztardą. Dzisiaj było jajeczko. Jajeczko sadzone. Pyszne. Lubię, ale to też nie codziennie jajeczko. No nie, raz kiedyś, no przecież nie je się codziennie. Wie, chyba ja najczęściej na śniadanie to zjadam, wiecie co, ten serek biały. No, ten. Tak, ten. I ja do tego dosypuję... Wiejski. Wiejski i ja do tego dosypuję sobie troszkę soli. Trocin. I ty mówisz na to trociny. No. I ja dosypuję sobie 3 łyżeczki albo płatków górskich, albo otrębów. Otrąb? Otrąb, dobrze, otrąb. Czy otrąb, dobrze. Kogo masz obtrąbić? Nie wiem. Ten język polski nasz to taki głupi. No ciężki jest, no ciężki. No i to sobie dosypuję, wymieszam i dla mnie to jest, ja to najlepiej lubię na śniadanie. Bo Becia teraz kogoś otrąbi i będzie. Tak. I będzie otrąbiony. Cały. Dobra, idziemy zobaczyć za skrzydełkami. O. Becia. Co? Becia, ale pan zostawił na środku i poszedł sobie. No. I to nie przejmuje się, nie? A po co? Ludzie niektórzy żyją na lozie. Lozik guzik. Tak, lozik guzik. No i niestety, były skrzydełka. I znów będą skrzydełka. Ale przynajmniej macie ma chrząstki. No, nie, kości nie dajemy. Kości nie dajemy z kurczaka, chrząstki. Ona czasu do czasu dostaje kość szpikową, wieprzową. Aby sobie tylko tak troszkę ząbki pościerać kamień, co nie? No. To dostaje, bo ona jej, zjeść to ona jej całe nie zje, ona ją tylko tak gryzie sobie. No. A pan nic nie dostał. No ty dostaniesz też chrząstki. No chyba, bo miały być pałki. Pałki? Chciałeś pałką dostać? Przecież wczoraj ci mówiłem. No to czemu nie wziąłeś? No bo ja myślałem, że ty weźmiesz. Trudno. Trudno. Nie Bartek wiem. Pójdzie na grilla. Ale dzisiaj był niedobry nasz Bartuś. Całą noc. Całą noc był niedobry. Całą noc chodził i płakał, i płakał. Dostał jeść dalej, płakał, i płakał. No. Ja nie wiem, czy a może on już wiecie, bo my żeśmy mu robili badania krwi. No niby wszystko jest okej. Wszystko tam nie wyszło, żeby miał jakiś stan zapalny czy coś. No a kot nie powie, tak? Jeś, je, za 10. Kupy robi też za 10. Tak, kupy robi za 10. Ani nie ma rozwolnienia, ani nic. Z moczem jest wszystko w porządku. Może on po prostu, może go, tak myślę, że ze starości, może go stawy bolą. No może. Co nie? Bo przecież może być tak. Że ze starości mogą go stawy boleć. No. A, ktoś pisał, że to Bartek włącza wszystkie te światła, kontakty, urządzenia. Płacze jak nas nie ma. Wczoraj był przesłuchiwany Bartolini. Tak? Z akumulatorem na dzwonach. Nie przyznał się do niczego. Tak. A z tym to się każdy przyzna. No, nie przyznam się. A gdzie ty mu zawiesiłeś ten... No, gdzie się podłącza akumulator? Aha. Do czego? Aha, ale on do nie kuleczek, ma. Tylko że on nie ma. No i on to może być fałszywe zeznanie. On nie ma kuleczek, bo my żeśmy go wykastrowali. Dzisiaj będziemy go podtapiać. Żartuję. Niech się przyzna, no. Gdzie jest nasz prąd. No ale włączamy co chwilę to nasze urządzenie w różne miejsca i sprawdzamy, nie? Tak. Także, o jakie psiorki. Patrz, no. Jakie psiory idą. Widać? No, widać. Także żegnamy się z wami. Tak, do na dzisiaj dosyć tego marudzenia mojego. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.